Rykoszowie uroczyście obchodzono Dzień Sołtysa. Były podziękowania za zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, a także moc gorących życzeń i oczywiście symboliczne prezenty, wśród których nie zabrakło nawet rzodkiewki i beczki śmiechu. Wybrano też sołtysa roku 2023, a został nim Mariusz Lisowski, sołtys sołectwa Wesoła. Galę zorganizowano po raz pierwszy w nowo wybudowanym kinie Pixel w Piekoszowie. Wspólnie przez te 5 lat zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów, ważnych inwestycji. Poczyniliśmy wiele ważnych działań dla naszych mieszkańców. Za to im serdecznie dziękuję, bo naprawdę ta praca była owocna. I cieszę się, że właśnie z takimi ludźmi jak nasi sołtysi z terenu naszej gminy mogłem pracować i życzę im dalszych sukcesów, dalszej owocnej pracy na rzecz swoich sołectw, swoich mieszkańców, bo oni są najbliżej mieszkańców, wiedzą co potrzeba. Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia sołtysi pełnią bardzo ważną rolę w strukturze samorządowej. Mają samorządowcy w nich ogromną wyrękę, mają też możliwość tego, żeby w każdej sprawie, w każdym problemie, ale także przy dystrybucji środków poradzić się kogoś, kto jest najbliżej ludzi, kto jest naszym sąsiadem, kto jest z tej samej ulicy, z tego samego sołectwa. To są ludzie, którzy są dyspozycyjni 24 godziny na dobę, za to im jestem zawsze wdzięczny. Zawsze też od kilku ładnych lat jestem tutaj w Piekoszowie, bo jako gmina Piekoszów, teraz jako miasto Piekoszów, o swoich sołtysach pamięta. Tradycją już stało się, że podczas uroczystej gali z okazji Dnia Sołtysa dokonuje się wyboru najlepszego sołtysa miasta i gminy Piekoszów za miniony rok. Sołtysem 2023 roku został Mariusz Lisowski, sołtys sołectwa Wesoła. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, aczkolwiek było mi bardzo miło otrzymać takie wyróżnienie. Trudno jest być sołtysem? No, bywa różnie, tak. Ale to jest taka praca społeczna, całkiem przyjemna. Jak można pomóc innym. W samych superlatywach o sołtysach mówiła wicemarszałek Renata Janik. To przede wszystkim osoby, które są najbliżej swoich mieszkańców. To są osoby, które rozwiązują ich problemy. I te małe, i te duże. To są osoby, które cieszą się ogromnym zaufaniem swoich mieszkańców. I dlatego to jest ogromna wdzięczność. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi Zbigniewowi Piątkowi, że od wielu lat dba o sołtysów, docenia. I to jest najważniejsze, żeby pamiętać o tych, którzy tak naprawdę są partnerami w codziennym wykonywaniu obowiązków przez burmistrzów, wójtów. I dziękuję za zaproszenie, że mogłam kolejny raz być w tym wspaniałym gronie. Tegoroczną galę błyskotliwie jak zawsze z dużą dawką humoru, klasy oraz wdzięku poprowadziła sekretarz gminy Piekoszów Grażyna Tatar. Na ręce wszystkich sołtysów wręczono symboliczne upominki i gorące podziękowania.